państwa teraz o przeciwieństwa. Czy rzeczywiście przeciwieństwa się przyciągają? Czy należy obawiać się tego, że osoba, z którą jestem, jest zupełnie inna niż ja? Czy ja powiem tak, niedawno mieliśmy taką mediację w naszej fundacji. Głównym zarzutem pana wobec pani było to, że przecież ona jest inna. Ona jest inna i my nie możemy być ze sobą razem. I wtedy pamiętam, mój mąż zadał pytanie panu, proszę pana, a czy pan chciałby być z kimś takim jak pan? Dokładnie z kimś takim jak pan. No nie. No to dlaczego panu przeszkadza to, że ta pani jest inna? No ja on przez chwilę zastanowił się nad tym, że tak naprawdę to jemu podobało się to, że ona jest inna. To było wspaniałe, że ona jest inna. On w tej chwili po prostu nie może zaakceptować tego, że ta pani nie akceptuje dzisiaj jego odmienności. Czyli tak naprawdę, słuchajcie, my nie poszukujemy tego, żeby drugi człowiek był taki sam jak my. Odmienność nas pociąga. Ja dzisiaj też, jak na etyce rozmawiałam z młodzieżą, to głównie byli takiego zdania, że to nas ubogaca, że kiedy ktoś jest inny niż my, to otwiera nam pewien świat, troszeczkę inny niż nasz, pozwala nam spojrzeć inaczej na to życie. Właściwie to, czego my najbardziej poszukujemy, to tego, żeby ten człowiek, który jest tak odmienny od nas, zaakceptował nas takimi, jakimi jesteśmy i żeby zachwycił się tym naszym światem. Słuchajcie, my mamy takie doświadczenie z pracy z ludźmi, że nikt nie ucieka przed bezwarunkową akceptacją. Jeżeli w związku jest akceptacja odmienności, to ludzie ze sobą zostają, chociaż byliby bardzo, bardzo, bardzo inni. Właściwie to można by do tego tylko dodać może tyle, że ta akceptacja odmienności w ogóle jest czymś ubogacającym. To znaczy ja na przykład powiem, trudno mi się rozmawiać z ludźmi, którzy mają takie same poglądy jak ja. No bo właściwie, to czego ja mogę się od nich dowiedzieć? Właściwie niczego ciekawego się nie dowiem, bo ja już to wiem. Ciekawsza dla mnie jest rozmowa z kimś, kto ma inne zdanie, kto się ze mną nie zgadza, albo z kim ja się nie zgadzam. Ktoś, kto, że tak powiem, rozwinie moje horyzonty w ten sposób, że wymienimy się poglądami. No na tym polega to piękno tego świata, że tak jak tutaj siedzimy wszyscy, to wszyscy jesteśmy jakoś tam inni, prawda? I teraz, jaki byłby sens poszukiwania kogoś takiego jak ja? Właściwie to nie ma żadnego sensu, więc po prostu biorę kogoś, z kim mi się dobrze rozmawia, z kim dobrze się czuję, z kim miło mi się spędza czas i komu mogę zaufać, komu, z kim, że tak powiem, jakieś plany możemy snuć. Gdzieś mamy podobny zestaw wartości, bo to jest chyba istotą też, o czym mówicie, o tej odmienności, że właściwie jedyną rzeczą, która powinna być jakoś tam zbieżna, to system wartości. To jest jakby chyba jedyny taki wyznacznik, dlatego że spotykamy się w naszej pracy potem z takimi sytuacjami, kiedy rodzice mają na przykład różny pogląd na wychowywanie dzieci, na przykład czy wychowujemy je w wierze katolickiej, czy w ogóle w jakiejś wierze, czy w żadnej wierze. I na początku się wszystko ładnie układa i wszystko jest dobrze, tylko potem trzeba podjąć decyzję, czy dziecko chodzi na religię, czy nie chodzi na religię. I tu jest kłopot, ponieważ pani mówi, musi chodzić, a jak musi chodzić, to znaczy, że też musi chodzić w niedzielę do kościoła. A to oznacza, że rodzice też powinni chodzić do tego kościoła, a pan zaczyna się śmiać i mówi, że to głupie, że on chodził do kościoła. To jest jakby problem. Znaczy, chodzi o to generalnie, że systemu wartości na przykład nie mediuje się nawet. Znaczy w mediacji w ogóle, jeżeli powstaje różnica w systemach wartości, to w ogóle nie podejmujemy takiego tematu. Ponieważ tego się nie da zmienić w taki sposób, jaki byśmy może chcieli. Ktoś może sam zmienić ewentualnie, jeżeli mu się zechce, ale tylko tak. Dlatego wydaje mi się, że jedynym podobieństwem, na które warto zwracać uwagę, to system wartości. Znaczy nasz stosunek do, nie wiem, do historii, do naszych rodziców, do Boga, do przodków, czy do tradycji, do religii. Do tradycji, do religii i tak dalej. To jest jedyna rzecz, którą powinna, którą powinniśmy zwracać tak naprawdę uwagę. Aczkolwiek
Dzisiejsze nasze spotkanie jest o tyle trudne, że w zasadzie próbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, na znaleźć odpowiedź uniwersalną, odpowiedź na pewne pytanie, czy pytania, na które ciężko tak naprawdę znaleźć odpowiedź taką, która by pasowała na wszystkim. To tak jakbyśmy się dzisiaj umówili, że spotykamy się i szyjemy garnitur, ale szyjemy taki garnitur, żeby nam wszystkim pasował. Nie da się użyć takiego garnituru, żeby ja wszedł, pani i w ten garnitur weszła i wszyscy my razem jednocześnie i każdy w nim by się żył dobrze. To jest kwestia wyznaczenia pewnych granic sobie. Wyznaczenia sobie pewnych granic. W rodzinie swojej mam przykłady małżeństw, gdzie kwestie wartości między małżonkami są kompletnie rozjechane, zupełnie są z innej bajki. Mówimy tutaj choćby nawet o stosunku do wiary, czy nawet samego wyznania, które czasami jakoś tam koliduje ze sobą w pewnych aspektach, a jednak potrafią razem funkcjonować. Ale dlaczego potrafią? Tak jak sobie na nich patrzę, ich obserwuję, to jest kwestia kompromisów. Jak mocno pewne rzeczy postawimy sobie w pewnym momencie na jak bardzo postawimy sobie pewne rzeczy bardzo na ostrzu noża. Bo jeżeli ten nóż, jeżeli nawet będziemy się o niego opierać, to ostrze nie będzie zbyt ostre, damy radę, prawda? Znajdziemy pewną nić porozumienia, gdzie również te kwestie światopoglądowe nie będą jakby decydowały o tym, czy nam się wspólnie uda, czy się nie uda. Tylko jedna uwaga. Ja się tu absolutnie zgadzam, bo my też mamy przyjaciół, gdzie pan jest Żydem, a pani jest katoliczką i świetnie sobie radzą. Znaczy doskonale się rozumieją, mają dzieci, w ogóle wszystko jest super, tylko jest jedna rzecz. Tu trzeba wcześniej omówić, wcześniej dogadać, tak? Co jest naszym systemem wartości, w jaki sposób wychowujemy dzieci i tak dalej. Tak, kompromisy to jest jedna rzecz, to je trzeba wypracować. To są lata praktyki. Ja widzę po naszym małżeństwie i tak naprawdę tylko na podstawie naszego małżeństwa mogę się wypowiadać, przecież rodziców naszych. Kompromisy to jedna rzecz, tak jak wspomniałam, a druga rzecz to rozmowa. Rozmowa, która w każdym związku będzie podstawą do wszystkiego, bo jeśli rozmawiamy ze sobą o problemach, o tym, co nam się nie podoba, co nam się podoba, jeśli jesteśmy tolerancyjni względem własnych poglądów, my jesteśmy bardzo, bardzo różni od siebie z mężem. W zasadzie, to jak tutaj rozmawialiśmy przed konferencją, stwierdziliśmy, że jedyną wspólną rzeczą, oczywiście tak kolokwialnie mówiąc, to są nasze dzieci i kredyt mieszkaniowy. A poza tym jesteśmy bardzo różni. Kompletnie różni. Pod każdym względem. Mamy inne pasje, mamy inne gusta, co innego lubimy, co innego nam się podoba. Ale można, naprawdę można, jeśli się chce, jeśli się rozmawia, jeśli się ze sobą współpracuje, można wypracować wszystko. Tylko trzeba chcieć to pierwsze. Na pewno trzeba się kochać, chociażby na początku, bo wiadomo, że tak jak to jest tuż przed ślubem, nie tuż przed ślubem, jak to jest na początku, to są właśnie te motylki, to są różowe okulary, wszystko jest pięknie, nawet jak narzeczone zrobi źle, to i tak mu wybaczymy, bo i tak jest pięknie. Wiadomo, czar pryska, zaczyna się codzienność, małżeństwo, zaczynają się prawdziwe problemy. Ale jeśli my wiemy, czego chcemy, wiemy, jak ze sobą rozmawiać, to uwierzcie mi, największy mur jesteśmy w stanie przeskoczyć, rozbić, rozpłuc i jeszcze opatrzyć rany i dalej iść do przodu. Tylko kwestia chęci, tak? I nie poddawania się, bo w dzisiejszej dobie widzę po znajomych i nie tylko po znajomych, rozpadają się małżeństwa, ale tak naprawdę chyba na własne życzenie, bo łatwiej jest podziękować za stary model i wziąć nowy, tak? A może będzie lepszy. Nie, wydaje mi się, że nie. Ja chciałbym jeszcze na jeden aspekt dopasowania się zwrócić uwagę, bo teraz mi to przyszło do głowy. To słowo dopasowanie, ono chyba zmienia znaczenie na przestrzeni czasu, lat. Bo tak na dobrą sprawę dzisiaj jakby ktoś przynajmniej mnie zapytał, co to znaczy dopasowanie w małżeństwie, to ja bym odpowiedział dopasować się czasowo. Tak, czyli w zasadzie, żebyśmy ogarnęli to logistycznie. Na naszym etapie. To na naszym etapie w tej chwili. Tak wydaje mi się, że to jest w tej chwili dla nas dogadanie się. No,
Na naszym etapie związku prawie że 30-letniego to jest już inaczej. To jest uwspólnianie, bym powiedziała, że my ten etap małych dzieci mamy za sobą. I pamiętam, że to był bardzo trudny etap dla związku. Chyba żeśmy go przetrwali tak naprawdę siłą rozpędu. Dlatego, że wtedy jest bardzo, bardzo dużo tak naprawdę zajęć i bardzo duża koncentracja na wychowaniu dzieci. Jak tu już mówiła pani Marta, my mamy trzech synów, którzy rodzili się w całkiem niedużej odległości czasowej. W związku z tym w pewnym momencie ja byłam mamą wychowującą dzieci w domu, bo jakby nie było innej możliwości, żeby przy trójce małych dzieci pracować zawodowo, a mój mąż pracował od rana, aż wrócił, czyli czasami trzy dni nie wracał. Więc to była taka sytuacja tak naprawdę ekstremalna, powiedziałabym. I dzisiaj, jak na to patrzę, to myślę sobie, że opatrzność Boża nad nami czuwała, bo to naprawdę było jakoś siłą rozpędu, takich zadań codziennych, działań. Natomiast dla każdego związku przychodzi taki moment, kiedy dzieci wchodzą w okres nastoletni, kiedy dzieci, my musimy też przygotować się do tego, żeby te dzieci wypuścić z gniazda. I nad nami tutaj znowu, powiem, czuwała opatrzność Boża, dlatego że myśmy trafili, wydawało nam się wtedy przypadkiem, na takie warsztaty rozwoju osobistego. Ja dzisiaj wiem, że to nie było przypadkiem i ja wiem, że to absolutnie uratowało nasz związek. Dlatego że myśmy nauczyli się siebie dopiero wtedy, mając troje małych dzieci. Myśmy nauczyli się ze sobą rozmawiać i nauczyli się ze sobą być. I zaczęliśmy to traktować jak wartość. Dzisiaj dzięki temu możemy pozwolić naszym dorosłym synom wyjść z domu i mieć swoje własne życie. Mieć swoje kobiety, swoje żony. Ja nie czuję zazdrości o to, mogę je przyjmować do rodziny. To jest zdrowy układ, dlatego że ja zbudowałam więź z moim mężem. Więź, na którą nie miałabym szansy w tej gonitwie, kiedy były małe dzieci, w tym momencie życia, te naście lat temu. I to jest tak, że myśmy zaczęli pewne rzeczy uwspólniać. Kiedy ja powiedziałam, że idę na takie warsztaty, mój mąż powiedział, idę z tobą, bo ja chcę zobaczyć, co tam będzie. Myśmy rozmawiali o tym razem, żeśmy się rozwijali razem. Później poszliśmy na kolejne i na kolejne. Pewnego dnia ja powiedziałam, słuchaj, ja chcę pójść na takie warsztaty, chcę zostać mediatorem. Mój mąż mówi, no tak, ty będziesz mediatorem, to ja też pójdę. I zobaczę. I poszedł razem ze mną. I okazało się, że ponieważ mamy już ze sobą bardzo dużo wspólnego, to ta praca bardzo dobrze nam wychodzi razem. I że lubimy to robić. Mój mąż na przykład lubi wędkować. Ja nie umiem wędkować. Ale ponieważ zaraził tym naszych synów i jeździli na ryby, robiąc sobie zawody, to mnie szkoda było tego, żeby nie jechać i nie być z nimi, nie patrzeć na ich radość. Więc usiedliśmy i wymyśliliśmy taki sposób, że mąż kupił namiot, ponieważ na ryby jeździ się bardzo wcześnie. I jeździliśmy na ryby, chłopcy rozbijali mi namiot, ja w tym namiocie spałam. Potem jak się wysypiałam, to mi zwykle oni już coś nałowili. A później resztę dnia spędzałam z nimi, robiąc im zdjęcia, kibicując, bo ryby mnie nie interesują, ale kontakt jest bardzo dla mnie ważny. Mój mąż w pewnym momencie zaczął prowadzić szkołę rysunku i malarstwa, którą prowadzi do dzisiaj. Zaczęli też chodzić na te warsztaty synowie. Ja mówię, wiesz, idę zobaczyć. I zaczęłam malować i rysować. I do dzisiaj jestem uczennicą mojego męża. Raz w tygodniu chodzę na te warsztaty i wtedy, mój mąż się śmieje, że tylko wtedy go naprawdę słucham, bo ja wtedy jestem taką samą uczennicą, jak wszyscy inni uczniowie. Taki mamy układ. Ja się uczę rysować i malować, ale dzięki temu również jesteśmy razem. Jest jakiś obszar, o którym my znowu możemy ze sobą rozmawiać, czyli sztuka. Pracujemy ze sobą. Prowadzimy razem mediacje, prowadzimy warsztaty. Dzisiaj przyjechaliśmy razem. My cały czas to omawiamy. Czyli dzięki temu, że my jesteśmy razem i mamy ten swój własny, wspólny świat, dzisiaj mogę to powiedzieć, nasze dzieci mogą mieć swoje światy, a my nie robimy im wyrzutu z tego powodu, że nie zabawiają nas w życiu.
mamy z Państwem podobną rzecz, to się nie zmienia z wiekiem, mianowicie powiedzieli Państwo, że nie wiedzą, gdzie dziecko jest, jedno wiedzą, drugie nie wiedzą. My też tak mamy, tylko że nie wiemy, gdzie jest naszych dwóch synów, jeden wiemy, gdzie jest, tam stoi na samej górze, tutaj siedzi. W pierwszym rzędzie siedzi jego narzeczona, więc też wiemy, gdzie jest nasza córeczka. Także też coś wiemy, czegoś nie wiemy.